Hejka kochani, witajcie. Na pokładzie wylądował u nas iPhone 16 Pro. Koniecznie chcę Wam pokazać, co znajduje się w środku. Zanim zaczniemy, pierwsze moje spostrzeżenie. Słuchajcie, w coraz mniejszych pudełkach przychodzą coraz większe telefony. Mam nadzieję, że to w trosce o ekologię, choć czasami zastanawiam się, może to jakieś oszczędności. No nic, rzućmy okiem, co znajduje się w środku. Jednak zanim zaczniemy, winny Wam jestem wytłumaczenie. Absolutnie to idzie z naszego budżetu, a tak naprawdę z budżetu mojej żony, bo jak wiecie, teraz nowoczesne związki i każdy jest niezależny finansowo, czyli żona ma swoje konta i ja mam konta wspólne. Ale mniejsza o to, jak chcecie się dowiedzieć, co na ten temat sądzę, to piszcie w komentarzu, nagram specjalny odcinek. Tymczasem wracamy do iPhone'a. Zerknijmy zatem, co znajduje się w środku. Co prawda to telefon mojej żony, ale dostałem pełne pełnomocnictwo rozdziewiczyć to pudełko razem z Wami i zobaczyć, jak to wygląda. Standardową sytuacją jest już, że dostajemy w zestawie jedynie kabel bez żadnego adaptera do ładowania. Kabel oczywiście zgodnie z wytycznymi ostatnimi, czyli mamy USB-C do USB-C. Papierologia. I to wszystko. Wygląda zacnie. Polecam oczywiście osłony, covery, screen protektory, ze względu na to, że musimy być ostrożni. Z tyłu znowu znajduje się szkło, które bardzo łatwo jest rozbić. Linki do produktów, które my akurat użyjemy do ochrony tego telefonu, znajdziecie w opisie poniżej. Prezentacja produktu teraz tak naprawdę mogłaby zmieścić się w szorcie, ze względu na to, że niewiele tu w środku się dzieje. No natomiast co może ten telefon i jak sobie poradził z naszymi oczekiwaniami, koniecznie zostawcie suba, zostawcie lajka i zadawajcie pytania. Na pewno po jakimś czasie będziemy mieć więcej do powiedzenia na temat tego telefonu. Tymczasem linki oczywiście do tych produktów, screen protektorów i coverów na telefon znajdziecie w opisie. Czas na przeniesienie danych i zaczynamy przygodę z tym. Was ściskam mocno i do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się.